Podczas swojej wizyty państwowej na Łotwie prezydent Rzeczpospolitej, pan Bronisław Komorowski, udekorował w gmachu ambasady polskiej seniora społeczności polskiej na Łotwie, pana Edwarda Fiskowicza. Ta dekoracja była również szczególnym gestem polskiego prezydenta pod adresem społeczności polskiej na Łotwie, bo w osobie pana Fiskowicza prezydent chciał uhonorować wszystkich Polaków mieszkających, działających, pracujących na Łotwie. I sądzę, że docenienie wspaniałego seniora, człowieka, który pracował na rzecz rozwoju polskiego życia kulturalnego na Łotwie, także w najtrudniejszych czasach. Dekoracja, która odbyła się w towarzystwie znakomitych członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy ambasadorze Rzeczpospolitej, była ważnym sygnałem, jak istotna jest Polonia łotewska, jak istotna jest polska społeczność na Łotwie dla Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Państwa, jeśli można prosić o uwagę, mam zaszczyt poinformować, że na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiej oświaty na Łotwie, za osiągnięcia w upowszechnianiu polskiej kultury, za kultywowanie tradycji narodowych odznaczony zostaje Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej pan Edward Fiskowicz. Powiedziałem wcześniej, bardzo dziękuję za to naprawdę dla Państwa. Proszę Państwa, ja też dziękuję za wszystkim ludziom, to jest naszym rodakom, którym my też jesteśmy na Łotwie, bo każdy robi wszystko, co może, żeby kultura polska była tutaj. I dlatego ja zaraz chcę zaśpiewać Wam piosenkę jedną, bo ja nie mogę bez pieśni. Ja jestem od piosenki polskiej od 80 lat, od pierwszej klasy. Ale to będzie tak, że możecie z nami razem wszystko zaśpiewać. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. U nas też na Łotwie piękna Dwina płynie, piękna Dwina płynie, a na brzegach Dwiny polskość tu nie ginie, a na brzegach Dwiny polskość tu nie ginie. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce mało kto wie o tym, że po drugiej stronie były całe ogromne enklawy polskie. I nawet trochę było tak, że wszyscy się bali wspominać ten okres, w którym się tutaj polskość pojawiła. Ja też miałem takie poczucie, że nie wypada używać niektórych sformułowań natury historycznej jak inflanty polskie. Ja może to źle zabrzmi w uszach łotewskich, czyli no, się sam kontrolowałem. Przyjechał prezydent Łotwy i w pierwszym zdaniu powiedział: jest tam niesłychanie miło, że mogę tu reprezentować także inflanty polskie. Dziękuję serdecznie. Tutaj jeszcze chciałem. Dziękuję. Życzę powodzenia.